na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Mateusz Ciesek. Witam Państwa w poniedziałek 6 grudnia. Sprawdźmy, co dziś w programie. W strefie Karnal w sztolni Królowa Luiza w ten weekend odbył się wyjątkowy jarmark z okazji barburki. Uważam, że pomysł świetny i myślę, że za rok, jeżeli coś zorganizują, to również wpadniemy. Jak co roku 4 grudnia orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego obudziła Zabrzan. Zaczynamy wcześniej, raniutko, już o 6:30. Mnóstwo zespołów, zespoły dla dzieci, tańce i warsztaty. Tak w strefie Karnal w sztolni Królowa Luiza wyglądał barburkowy jarmark świąteczny Barburkowe Love. Przez 3 dni od piątku do niedzieli można było zwiedzać świąteczne miasteczko, uczestniczyć w zabawach. Dopisali nie tylko mieszkańcy, ale i turyści. Sztolnia Królowa Luiza, strefa Karnal. Na 3 dni, od piątku do niedzieli z okazji barburki, zamieniła się w tętniące życiem świąteczne miasteczko ze znakomitą oprawą muzyczną. Na otwarcie Barburkowe Love zagrał zespół Ciśnienie i Lud 9 razem z Górniczą Orkiestrą Dętą z kopalni Wujek. Już z tym zespołem 2 lata temu graliśmy ten repertuar, także mieliśmy to wcześniej przygotowane, wiele prób wcześniej trzeba było przeprowadzić, ponieważ to jest inne brzmienie, trzeba było się osłuchać, orkiestra musiała się muzycy osłuchać z tym brzmieniem muzyki, którą prezentują te zespoły i wpasować to w to brzmienie naszej orkiestry dętej, także to szereg prób musieliśmy przeprowadzić. I teraz odświeżyć znowu te wszystkie utwory po 2 latach niegrania. Wyśmienity, kapitalne nagłośnienie, bombowa perkusja. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. W ramach Barburkowe Love przygotowaliśmy cały szereg bardzo ciekawych atrakcji, między innymi kreatywne warsztaty. W ramach tych warsztatów mamy warsztaty zrobienia lampionów, zrobienia ducha kopalni, skarbka. Można wykonać sobie taką górniczą torbę na zakupy. Widzę, że jest super. Nawet sama się dobrze bawi, nie tylko dzieci. Jestem tu z wnukiem, ale jest bardzo przyjemnie. Ale to nie wszystko. Dla dorosłych również mamy część warsztatów, ponieważ można sobie zrobić na przykład bardzo ciekawe kosmetyki z węglem aktywnym, takie dla cery każdej. Ten węgiel jest bardzo taki przyjazny dla osób o każdym typie cery. Będzie można sobie zrobić zdjęcie i wykonać fotoramkę dość ciekawą, także tych warsztatów mamy tutaj 8. Pierwsza edycja jarmarku barburkowego to event utrzymany w niestandardowej konwencji, łączący tradycję z nowoczesnością. Dlatego oprócz atrakcji były pokazy filmowe, tańce, wystawy fotografii i oczywiście tradycyjne obchody barburki, a więc przemarsz orkiestry górniczej, maraton orkiestr górniczych. Także myślę, że przez cały weekend sporo się będzie działo dla mieszkańców Zabrza i nie tylko. I rzeczywiście mieszkańcy i turyści dopisali. Bardzo fajnie, ciekawie, dużo różnych fajnych rzeczy do pooglądania. Bardzo ładnie, klimatycznie przede wszystkim i to w sumie jest najważniejsze. Uważam, że pomysł świetny i myślę, że za rok, jeżeli coś zorganizują, to również wpadniemy. Jest wspaniale, naprawdę. Aż dosyć, czujemy niedosyt. Zobaczymy, co będzie dalej. Jesteśmy pierwszy raz, jak na razie oceniamy bardzo dobrze, tak? Jeszcze wszystkiego nie zwiedziliśmy, tak? Natomiast jak najbardziej fajna inicjatywa, super. Jest fajny klimat, są światełka i dużo muzyki. Najważniejsze. To wszystko spowodowało, że można było poczuć magię Śląska i nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Rzeczywiście jest magicznie, możemy poczuć się jak w największych metropoliach świata, świątecznie, niezwykle, niezwykle ciepło i serdecznie. Myślę, że na pewno warto tu przyjść, zobaczyć i myślę, że w naszym mieście jeszcze takiej atrakcji nie było i możemy wszyscy razem cieszyć się tą piękną, zrewitalizowaną przestrzenią, która jeszcze niedawno była kopalnią, gdzie zjeżdżali górnicy, a dzisiaj jest miejscem kultury, rekreacji i wypoczynku. I świetnej zabawy dla starszych i młodszych. Barburka to tradycyjne święto górnicze. W Zabrzu od lat rozpoczyna się przemarszem orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego oraz mszą świętą. Na Śląsku 4 grudnia to bardzo ważna data. Barburkę świętują wszyscy związani z górniczym stanem. Górnik czeka cały rok na to, żeby obchodzić barburkę. Koledzy się spotykają i wspominają, jak to fedrowali,
jak to nadal federują niektóre kopalnie jeszcze. No i tak to wygląda, aby to trwało wiecznie. Jak co roku w Zabrzu obchody barburkowe rozpoczęły się skoro świt. Zaczynamy wcześniej raniutko, już o 6:30, także gramy w dzielnicach Zabrzu. Później jest msza święta. Dla Zabrza, miasta od lat związanego z górnictwem, to szczególne święto. Barburka to wyjątkowy dzień nie tylko dla górników, wyjątkowy dzień dla Śląska. Nie zapominajmy, że ten region rozwijał się dzięki ciężkiej pracy górników. Dlatego dziś nie tylko patrzymy ze wzruszeniem na historię, ale też z radością uczestniczymy w tej części radości górników. To oni mają swoje tradycje, to oni dziś świętują. Górnikom. Przede wszystkim dziękuję za ich morale, za ich ciężką pracę, za to, że tu na Śląsku stanowili właśnie taki kręgosłup. Dziękuję, a zarazem życzę, żeby te następne lata były radośniejsze, żeby te następne lata spełniały marzenia. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Rodzinom górniczym, górnikom, szczęść Boże! Mikołajki kojarzą nam się przede wszystkim z prezentami. Lubią je dostawać zarówno dzieci, jak i dorośli. Obchodzimy je 6 grudnia. Jak co roku 6 grudnia wszystkie grzeczne dzieci odwiedzi święty Mikołaj. Kim jest? Komu przynosi prezenty? Gdzie mieszka? Kto jest jego pomocnikiem? O tym wszystkim opowiadały dzieci z zabrzeńskiego przedszkola. Święty Mikołaj przynosi prezenty. Mikołaj przychodzi 6 grudnia. Mikołaj przynosi prezenty dla dzieci. Mikołaj niegrzecznym dzieciom przynosi rózgę, węgiel i obierki ziemniaków. Mikołaj mieszka na biegunie północnym. Mikołaj jest ze saniami. Sanie Mikołaja ciągną renifery. Zapsek Mikołaja prowadzi Rudolf Czerwononosy. Mikołaj w przygotowaniu prezentów pomagają elfy. Mikołaj ma tuką białą brodę. Mikołaj nosi na głowie czerwoną czapkę z białym pomponem. Święty Mikołaj jest ubrany w czerwony płaszcz. Mikołaj ma czarny pas. Mikołaj ma czerwone spodnie i czarne buty. Do świętego Mikołaja piszemy listy. Pisemy listy do świętego Mikołaja, żeby nam przyniósł prezenty. Dla świętego Mikołaja musimy przygotować poczęstunek. Na Mikołaja przygotujemy pierniki i mleczko. Na świętego Mikołaja możemy uszyć falik. Przedszkolaki z dumą prezentowały własnoręcznie wykonane listy do świętego Mikołaja. O jakich prezentach marzą dzieci w tym roku? Wieże kroczków. To jest tajemnica. Lalka. Nowy zegarek i domek dla lalek i lalkę Barbie. Bazę Zingsów. Autko, co świeci w ciemności. Gara z miliona autkami, co zmieniają kolor zboje. Koszulkę czarną i domek Barbie. Mikrofon, nową grę jak ukaracza, no i pokój małego naukowca. Pod fotnika jest Hot Wheels, tu zmieniają autkę na kolor inny. Pieska i jeżyka. Chinkę, Pepe i domek dla Barbie. Kabel dla Barbie i kokotyla. Lego auta i auto. To i Monster Kraka i helikopter. Chciałoby dostać auta, które się mogą zmieniać w roboty. Monster Kraka i Formułę 1.
Lego Ninjago. Dzieci przygotowały dla Mikołaja poczęstunek. Byliśmy pielniczki i mleko. Trzymamy kciuki, żeby w tym roku Mikołaj dotarł do wszystkich na czas i żeby spełniły się wszystkie dziecięce marzenia. Kochany Mikołaju, czekamy na ciebie. W barburkowym pojedynku Górnik Zabrze zmierzył się ze Śląskiem Wrocław. Na arenie Zabrze zagrała orkiestra górnicza, a kibice mogli zobaczyć pasjonujący pojedynek, którego zwycięzcą okazał się zespół Górnika. Z okazji Górniczego Święta Górnik Zabrze zmierzył się ze Śląskiem Wrocław. Na arenie Zabrze zagrała orkiestra górnicza, a zabrzanie wystąpili w specjalnych koszulkach. Grając dla górniczej braci, trójkolorowi podtrzymali dobrą passę. Po pierwszej bezbramkowej połowie druga część meczu zaczęła się od zdobycia dwóch goli przez Bartosza Nowaka. W 79 minucie trzecią bramkę dla Górnika zdobył Łukasz Podolski. Chwilę później goście zdołali skutecznie odpowiedzieć, zdobywając honorowego gola. Zwycięstwo 3-1 pozwoliło Górnikowi awansować na siódme miejsce w tabeli. Jak mam na lewej nodze, to no, jak dzisiaj weszło mi, dobrze to wyglądało i brameczka była. Ja zawsze mówię, jak ludzie mi się pytają, bramka jest bramka, wygraliśmy, mamy te 3 punkty. To jest ważne. Dziś był fajny dzień, fajny weekend jest, pograliśmy też dla kopalni, dla górników i te 3 punkty mamy też dla tych górników, co zawsze ciężko pracują. Patrząc na statystyki, na to ile Górnik Zabrze oddał strzałów na bramkę, ile celnych, ile Śląsk, to wychodzi na to, że 2 razy tyle i tak ten mecz wyglądał, mimo tego, że do przerwy było 0-0. I nie spodziewałem się tego, że po 70 minucie będziemy przegrywać 3-0. Górnik był konkretniejszy, jeżeli chodzi o piłki w środkowej strefie boiska. Wtedy, kiedy ona była taka bezpańska, przeważnie trafiała do piłkarzy z Górnika i wykorzystał szansę na to, aby strzelić gola. Gratulacje dla Górnika za dzisiejsze zwycięstwo. Trzeba życzyć wszystkiego dobrego górnikom, bo to naprawdę bardzo ciężka praca. My ze swojej strony no, zrobiliśmy taki mały prezent z okazji tej barburki i cieszymy się z tego, że oni wspólnie z nami mogli się cieszyć ze zwycięstwa Górnika. Jeśli chodzi o samo spotkanie, wydaje mi się, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Z okazji barburki specjalną piosenkę o Górniku Zabrze przygotowała Orkiestra Dęta Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza oraz Edward Jon. Górniku kochany, my serce oddamy, serce ze węgla i stali. W sali witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego przy ulicy 3 Maja zaprezentowano logo Zabrza na 100-lecie nadania praw miejskich. Autorem logotypu, który będzie nam towarzyszył przez kolejny rok, jest zabrzanin, były rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, profesor Marian Oslislo. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.